Okres przygotowawczy y, był bardzo dobry, Trener, trenerzy i sztab szkoleniowy wykaza, y, wykonali kawał dobrej roboty. My ze swojej strony staraliśmy się jak najlepiej to realizować. Wiadomo, że sparingi y, nie każde były po naszej myśli. Dostaliśmy, że tak powiem, taką dobrą y, lekcję od Widzewa, gdzie prowadziliśmy grę, a dostaliśmy czapę. To samo było z tychami. Były to y, dobry materiał do, do analizy. Ostatnie trzy sparingi pokazały, że y, odrobiliśmy zadanie domowe, idziemy w dobrym kierunku. I oby to wszystko przełożyło się y, na rundę rewanżową. Czy coś mnie jeszcze zaskakuje? No tak, no, pewno, pe, pewno jest rzeczy, które zaskakują człowieka nawet to, że tak dużo dziennikarzy wyszło na konferencję. Jest to pozytywne zaskoczenie. Hmm, czyli można powiedzieć, że Mariusz z jest magnesem dla kibiców i dla dziennikarzy Tarnobrzegu. Chciałbym, żeby zespół Siarki był magnesem dla, dla kibiców w Tarnobrzegu. Chciałbym, aby coraz bardziej licznie stawiali się na trybunach i dopingowali nas, bo wiadomo, że bez kibiców ciężko się gra, a, a niejednokrotnie kibice Siarki pokazali, że są dwunastym zawodnikiem i tego byśmy sobie bardzo życzyli, aby od meczu ze zniszczeniem pruszków to miało miejsce.